Jakie są najobrzydliwsze rzeczy, które wszyscy robimy? Przekonajmy się. Witamy w programie Mniej Więcej. Programie, w którym będzie obrzydliwie, znowu. I obgryzamy paznokcie. Obgryzasz? Nie. To są takie obrzydliwe rzeczy? Przygotowałeś dzisiaj, czy nie? Wiesz co, powiem ci tak. Pracowałem nad tym z Jankiem, to znaczy Janek pracował, ja zaakceptowałem. To się nazywa wspólna praca, projekt grupowy, tak zwany. Tak, zwany projekt grupowy. Ktoś robi ale dobry projekt, tak, ale dobry. A ty robisz prezentację. Grupowy. Dokładnie tak. Daj, ja robię prezentację, ja przedstawiam tą prezentację, ale prezentację przygotował Janek. Okay. Generalnie mam dla ciebie takie ciekawostki, fakty, które są troszeczkę obrzydliwe, trochę niepokojące, ale na pewno niepokojące będzie to, co będzie się znajdować na jeszcze więcej, ponieważ tam będzie jeszcze gorzej niż tutaj, czyli będzie niepokojące. Oszukałem was wszystkich, ale was na pewno nie oszukałem na naszym Instagramie, na którego zapraszamy. A teraz co? Pora na obrzydliwe fakty. Słuchajcie, w dzisiejszym odcinku mam dla Ignacego przygotowane troszeczkę szokujących, obrzydliwych faktów na temat rzeczy, które nas otaczają w codziennym życiu. Okej, okay, i ja nie mam odpowiadać tu AB. Tak, jest to troszeczkę inna formuła, którą robimy zazwyczaj. Zrobiliśmy ją raz chyba z tym, jak przetrwać katastrofę. Było. Nie, tam nie, były też pytania. Nie, było w stereotypach o Polakach. Tak, to było uzupełnić zdanie, dokładnie. I tutaj powraca to, ponieważ dzisiaj mam właśnie dla ciebie kilka ciekawostek, będę cię naprowadzał, jeżeli nie będziesz trafiał. Albo oszukiwał. Albo oszukiwał. Wiesz, standardowo. Wiem jak jest. Dokładnie wiem, jak tak. Jest. Dajesz. Na samym początku coś, z czym się stykasz na co dzień, uważaj na to, co kładziesz pod głową. Przeciętnie co roku dubluje swoją wagę za pomocą roztoczy i martwego naskórka. Poduszka. Dokładnie tak. Tak, ale to poduszki słyszałem. Są absolutnie obrzydliwe. Masakryczne, jeżeli tak, o to chodzi. To słyszałem. Jeszcze ja mam taki teraz problem, że jako, że mieszkam w takim domu, wiesz, że nie mam mocnego przywiewu w domu, to mi się bardzo dużo kurzu zostaje. Aha. On się nie wietrzy w ogóle. Ja mam tak, że jeżeli położę jakąś ciemną poszewkę, ja po dniu, jak kładę ją, wiesz, w nocy zmieniam sobie poszewkę, rano wstaję, ona jest cała w takim kurzu i tak dalej. Ja skąd się to bierze, co nie? Paskudne. Ale nie, generalnie poszewki i poduszki, to tak, moi drodzy, zmieniajcie, jak mama każe nam zmienić pościel, to to róbcie. W sensie poduszki chyba się powinno zmieniać co nie dwa wiem, co tygodnie, ile, coś w tym często. Stylu. Bardzo często się powinno zmieniać. Na pewno częściej, aniżeli wy to robicie i my to robimy i wszyscy to robią i Dominik, który się położy teraz tutaj bez poduszki, bez poduszki, czyli czysto. Czysto, nie ma problemu. Zgaduję, że na podłodze nie, nie byłoby czysto. Nie, na pewno jest czyściej niż na poduszce. Ale, Ignacy, przy jedzeniu pamiętaj, żeby nie dotykać. Zawiera aż 10 razy więcej bakterii niż deska klozetowa, a ponadto co szóste pokryte jest odchodami. A co najlepsze, przez większość dnia często ręka świerzbi w kierunku tego. Co to jest? Dobrze mi wiesz. Wiesz, to zmieni całe twoje życie, co nie? Nie, ja wiem, jak to jest odpowiedź, tylko miałem odpowiedź psitok. I to jest teraz już nie pasowało do twojej odpowiedzi. Dobrze, że nie pikok, taka marka, tak. Marka szynki. Tak, ale to odpowiedź to jest smartfon. Dokładnie tak. Raczej na pewno, że telefony komórkowe są makabrycznie brudne. A teraz jest jeszcze gorzej, bo są one, wiesz, ekran jest po prostu, korzysta z samego ekranu praktycznie, czyli brudzisz go jak tylko można. Tak, dokładnie, ale chciałem powiedzieć psitok, bo śmiesznie pasował do całej tej twojej historii. Ale to właśnie tak... Ręka śmiesznie, powiem ci, żeby go dotykać. Tak. Powiem ci tak, że specjalnie tak stworzyliśmy. I żeby przy obiedzie tego nie dotykać, to jest bardzo ważne. Pamiętajcie, nigdy nie dotykajcie swojego psitoka przy obiedzie. To jest taka zasada. Słuchaj, również Ignacy, jak to wiesz w życiu, nie powinieneś przytulać byle czego. Nieważne jak to kochasz. Na pewno nie powinieneś wpuszczać do łóżka, bowiem mają na sobie zarazki, które mogą powodować wiele chorób, w tym kilka śmiertelnych. Jedna część mnie chce odpowiedzieć dzieci, druga część mnie i ta prawdziwa odpowie koty. Ty, dokładnie tak. Miałem nadzieję, że pojesz psa czy coś w tym nie, stylu, kota, ale bo ty tworzyłeś ten liser z Jarkiem, więc to musiał być kot. Absolutnie to nie miało z tym związku. Nie, aczkolwiek koty częściej wchodzą do... Chociaż nie wiem, ps... Mój chociaż... pies nie wchodzi do łóżka, może też inna sprawa. Jak bo, psa, to nie wchodzi. Znaczy, pies zawsze wchodzi do łóżka, ale zawsze ma zakaz. A kot, jak wejdzie do łóżka, to się czujesz, wiesz, taki... O, chyba mnie lubi jednak. Może tak. Tak nam się zawsze wydaje. Kot sobie wchodzi, bo tak. No, dokładnie tak. Słuchaj, z kotem również możesz mieć przyjacielskie pogawędki w firmie. Nie, dobra, to źle nawiązałem. Nie, bo absolutnie się nie pasowało do zdania. Dobrze, ale o kotach możesz mieć przyjacielskie pogawędki w firmie. Tak, które mogą nabrać nawet zupełnie innego wymiaru, kiedy dowiaduje się, że ponad 20% czegoś zawiera ekstrementy. Ekstrementy czego? Czy to po prostu ekstrementy są, Janek? Odchody. Co zawiera odchody? To mogą 20%. Być tak. To może być klawiatury, mogą to być myszki. Klawiatury zwykle mają tyle, albo klamki od drzwi. Bardziej chodzi... Wszędzie co powiedziałeś, to rzeczywiście masz rację, ale chodzi o coś, co właśnie kiedy rozmawiasz, masz z tym taki bardziej ciągły kontakt, taki trzymasz to blisko siebie, wędruje to czasem do ust nawet.
te 20% odchodów właśnie wędruje do ust. I to przy innych ludziach w ogóle się nie wstydzisz, co nie, tego robić. Często to na planie robisz. Nawet po tym odcinku to zrobisz. Papierosy? O, nie! Nie, nie. Chodziło o kubki do kawy. 20%. Wow. 20% kubków od kawy. Julek, wstaw tam zmywarkę na eksterminację 90 stopni tych kubków. Wiesz, do kawy. To zabawne, że w tym momencie Justyna, która właśnie ma trzyma kubek od kawy, w tym momencie jak tutaj 20% odchodów. A ja jeszcze na naszym planie to może być 25 nawet. No. A jeszcze właśnie przed samym odcinkiem poprosiłem Julka, żeby zrobił kawę. Jeszcze nawet Dominik się przyłączył do prośby. Więc wszyscy po prostu... wszyscy nadal chcecie kawę? Tak, poproszę. Dokładnie. Dobrze. Słuchaj, producenci dbają o twoje zdrowie. Dlatego limit mysich włosów w jednym opakowaniu masła orzechowego wynosi tylko ile gram? Ale to jest w całych gramach czy w częściach grama? Nie no, ile gram? Na aha, w całych gramach. W jednym gramach. Opakowaniu masła orzechowego na pewno ile to jest, jest tolerowalne, dobrze. Tak? To jest taka ilość? Jesteś mówimy o słoiku, pewien? Który ma takie pół kilograma, taki pół kilograma masła, nie, masło orzechowe ma 250 gram. 250 gram. Tak, takim bardziej pół kilo. 350 gram. 350 gram i to jest tyle? I to nie jest żadna faktopedia i inne wiedzy bezużyteczne, nie? To jest karą mniej więcej, to jest jeszcze gorzej. To jest jeszcze gorzej? Tak. To są to jest jeszcze gorzej, kolejny karą po jeszcze więcej. Dobra, to jeżeli to jest tak ekstremalne, to bym powiedział 10 gram mysiego włosia może być. Nie, Ignacy, to jest 100 gram. To jest 100 gram, 1/3 masła to jest... Orzechowego może to być? Być myszą. Jeżeli kupisz takie 3 opakowania masła, to zjadasz mysz. Jedną mysz taką. To zjadasz... Czyli zjesz 3 opakowania masła orzechowego, zjadasz mysz. Waży do 60 gram. Do 60 gram waży mysz. Czyli w sumie zjadasz mysz. Czyli w sumie masz mieć półtorej myszy. Ale słuchaj, jaki to jest w ogóle... Albo jedno taką... A jak to się w ogóle odnosi do wszystkich wegan? Którzy jedzą masło orzechowe z, jako, wiesz, bardzo ważny składnik diety, który daje tłuszcze, białka i dlatego tak dalej. Warto nie być wege. Nie, no, no czasami ale warto, to jest ciężkie. Czasami ale to, jest to się staje coraz cięższe, co nie? To cały prawda, czas. Współczuję wam. Aczkolwiek naprawdę, nie bierzcie tej ciekawostki jako pewnika, bo ja sam w nią to nie znaczy, wierzę. Ja bym polecał to wam sprawdzić. Jeżeli ktoś to... chce, to może możecie sprawdzić. To znaczy masło orzechowe można zrobić bardzo łatwo samemu w domu. Bierzesz tak orzechy samy... i bierzesz masło i wkładasz do słoika. I masz masło orzechowe. Nie, po prostu mielisz orzechy. Śmiej się, no tak wiem, no dobrze mówisz, no. Naukowcy badający karaluchy po pewnym czasie dostawali reakcji alergicznych na te insekty. Co dziwne, ta sama reakcja pojawiła się też jako odpowiedź na kontakt z... O! Z kim? O! Powiem ci tak, no cały czas jesteśmy w temacie tego naszego planu. Co prawda mamy również tutaj naukowców na planie. Jarek nosi okulary, Marceli nosi okulary, ty nosisz okulary. Trzech naukowców by się znalazło, minimum. Pa, Dominik założył nawet okulary. Dominik, słagerski tak, akurat, dokładnie tak, ale to jest ten naukowiec, który wiesz, wy jesteście ci naukowcy z tyłu, co tylko robią badania i tak dalej, a Dominik jest ten, który wychodzi i prezentuje te badania. Nie, my, to że... my operujemy reaktorem w Czarnobylu. O nie! Muszę obejrzeć wreszcie. Nie obejrzałeś się. Jeszcze no? Nie. Obejrzeć. A, nie spoileruj, co się stanie! Co się może wydarzyć? No. Dobra, wróćmy. Dobra, na kierunku robimy dalej, bo nie mam pojęcia. No słuchaj, no właśnie oczekujesz tego, że niedługo będziesz miał z tym styczność. Szczególnie po tym odcinku. Kawa. Kawa rozpuszczalna, tak. Tak? Tak, kawa co? Rozpuszczalna. Co? Reakcja alergiczna na karaluchy jest ta sama, co reakcja alergiczna na kawę rozpuszczalną. Co oznacza, że kawa i rozpuszczalna i karaluchy mogą mieć więcej wspólnego, aniżeli się spodziewałeś. Może mają wspólnego dziadka. Na przykład. Kto wie? Step grandfather, co nie? No coś takiego, no nie wiadomo. Ciężko powiedzieć. Dobrze, lećmy dalej. Wyruszając drogę, powinieneś zebrać drużynę. Ale nie powinieneś zbyt długo dotykać. Przenoszą one wiele rodzajów bakterii, grzybów, a nawet wirusów. I powiem ci, że wyruszając w drogę, często się możesz zatrzymać w tym miejscu. Klamkę. No tak, ale poczekaj. No bo wyruszasz w drogę. Tak, to prawda. Albo czasami te klamki są takie... Ale to byłoby zbyt oczywiste, Ignacy. Bardziej chodzi... Ostatnio tam byliśmy z naszymi tutaj przyjaciółmi na planie. Nęczyliśmy tych brudnych przyjaciół, czyli nasze kamery. Ty często tam jesteś. Stacja benzynowa? Dokładnie, bliżej. No, co jest tam najbardziej groźne, co tak w sumie... Dystrybutory nie... do paliwa? Dokładnie to. A, te pistolety te od do dolania, tak? Ale one chyba są. Są czy nie są? Raczej są myte, raczej powinny być myte, czy nie są myte? Nie wiem.
No nie wiem, no tak jakoś... Trzeba by znaleźć jakiegoś eksperta od stacji benzynowych. Tak się akurat składa, że mamy teraz na planie... Nie, nie mamy, nie przepraszam. Mamy takiego żadnego eksperta. Tak tylko was myliłem, ale was na pewno nie zmylę tym, że świeży sok to jest dobra metoda na gorącą temperaturę, zwłaszcza jeżeli jest lekko chłodny, albo jak Ignacy ostatnio nas poinformował, lekko ciepły, bo dzięki temu nie musimy ogrzewać naszego organizmu, żeby, tak. Żeby płynu, właśnie... Tak, ocieplić. To jest ta stara beduńska metoda. Dokładnie tak, żeby ocieplić napój, ale... Zwłaszcza nektar z brzoskwiń albo moreli jest szczególnie zdrowy. I to dlatego, że kupimy go wtedy, kiedy coś nie przekroczy 12% składu. Jeżeli mamy nektar właśnie z brzoskwiń albo moreli i kiedy go kupimy, mamy pewność, że coś nie przekroczy 12% składu. I coś obrzydliwego to jest, tak? No tak, no tak. Ale to musimy jakieś, co to może być, to jest żywe, nieżywe, co to jest? No powiem ci tak. Jest to dyskusyjne, to jest coś bardziej w stylu, że kiedy masz coś nieżywe i to zostawisz wystarczająco długo, to stanie się to trochę żywe i trochę straszne, trochę paskudne, niektórzy lubią to jeść, ale w takich kontrolowanych warunkach, a to nie jest kontrolowany warunek, we Francji się tym zachwycają czasem. Żaby? Nie wiem. Sery pleśniowe nie. Tak, pleś, dokładnie. Pleśń? 12% pleśni może być w świeżym soku z brzoskwiń albo moreli. 12%, to znaczy 12 nie, 11,99. No to chyba nie jest szkodliwe dla zdrowia, nie? A żyjesz? Nie piję soku z moreli. No właśnie, i dlatego żyjesz. A wy, moi kochani, jeżeli chcecie żyć, oglądacie nas każdy wtorek, czwartek i sobotę o godzinie 18. Jak tego nie zrobicie, też będziecie. No, ja ale zapraszam na jeszcze więcej. Cześć, trzymajcie się.